Witajcie wszyscy właściciele pojazdów z silnikiem diesla. Dzisiejszy temacik będzie dotyczył kopcenia diesla. Od razu powiem to tak. Nie sypcie krytykami na początku. Oglądnijcie sobie filmik do końca, a przekonacie się, że koleś, który gadał, miał jednak rację. No właśnie, kopcenie diesla. Kiedyś wujek mi powiedział tak. Nie bój się przycisnąć tego diesla, którym jechałem. Że zakopci. On musi zakopcić. On w końcu nie zjada tych spalin, nie zamiata pod dywan, kiedyś to musi wypluć. Ale filmik nie dotyczy tego, tylko dotyczy podstaw kopcenia i tu dzisiaj sprostuję sytuację, która być może uratuje dziesiątkom, setkom ludzi tyłek przysłowiowy, jeśli chodzi o kwestię kopcenia diesla i kosztów. Jeżeli dołączyliście w tym momencie dopiero do kanału, bądź pierwszy raz natrafiliście na mój film, to być może macie problem już z dieslem, ale przekonacie się, że z takim filmem będę się starał pomóc Wam. Czy akurat trafię na Waszą usterkę? Nie wiem. Jedno wiem, że przypadek, który dzisiaj poruszę na filmie, jest potwierdzony na własnej skórze i dlatego chcę się z Wami tym podzielić. Jest bardziej jak pewne, że w pierwszej kolejności, jeżeli mamy tu w tym momencie pojazd, oczywiście tutaj w układzie Common Raila z pompą CP Boschowski, na układzie Boscha, czyli firmy Boscha, no i to jest generalnie wtrysk z tego pojazdu, jak i reszta jakichś tam elementów, które widzicie częściowo. No i w pierwszej kolejności, jeżeli się pojawia kopcenie, to jedziemy do przysłowiowego warsztatu, pseudowarsztatu. No i w pierwszej kolejności ten gość mówi tak. Proszę pana, kopcą na pewno wtryski. Ba! Zdemontował wtryski. Czekaliśmy parę dni, wtryski poszły do regeneracji. Bądź je wysłaliśmy. No i co? Wtryski wróciły, zapłaciliśmy kupę kasy, bo kosztuje to nie lada naprawdę czasem bardzo dużo. A wiadomo, że nie każdą miarą kieszeń jest taka sama. Tak ten świat został skonstruowany. Niemniej jednak kończy się często na wymianie wtrysków, regeneracji wtrysków. Jeżeli byśmy się w tym momencie czepili tutaj takiego wtrysku, który jest wtryskiem Boscha z modelu 110, tak przysłowiowo powiem, boszowski wtrysk, to ktoś by powiedział, no chłopie, ten wtrysk na pewno kopci. Może i kopci, ale pamiętajcie o jednej kwestii. Kopcenie nie jest równe kopceniu. I teraz Wam sprostuję sytuację, dlaczego dzisiejszy filmik powstaje. W układzie, tak jak tutaj, z systemem Common Raila, jest wtrysk, jest turbina, jest zawór EGR, jest chłodniczka spalin. Przed sobą tutaj, widzicie przed ekranem, jest zawór EGR. No właśnie, co ty chłopie gadasz, to nie jest zawór EGR. Jest to zawór EGR. Bardzo często, gęsto jest to element mylony z cewką, która jest przykręcona od góry tutaj. Cewka jest tylko elementem, który wysterowuje EGR-a i w przypadku na przykład pojazdów koreańskich, nie wiem czy wszystkich, bo niestety wszystkiego nie jestem w stanie wiedzieć, tu jest tylko cewka, która jest elementem, która wysterowuje nasz zawór EGR procentowo. Możemy odczytać sobie z komputera, ale tak naprawdę otwarcia zaworu nie widzi. Zawór to jest ten element, który tutaj widzicie przed ekranem. On się otwiera i w tej pozycji ładnie słychać, jest w 100% zamknięty. O, tutaj widać od dołu ten zawór, który tak naprawdę otwiera sobie grzybka. I na jakiej zasadzie działa zawór? No to więc myślę, że tłumaczyć chyba nie powinienem i nie musiałbym. Natomiast pokrótce powiem to tylko tyle. Zawór EGR jest po to, by dopalać nasze spaliny, które pracują w silniku. I nie tylko, bo przysłowiowo powiem Wam tak. Podczas delikatnej jazdy w tym pojeździe, po zrobieniu testów, okazuje się, że zawór powinien mieścić się w granicach około 40% otwarcia przy delikatnej jeździe. Ja mówię około, nie mówię tu konkretnie
o jakimś takim typowym, powiedzmy, otwarciu tego zaworu, ze względu na to, że moment obrotowy, obciążenie silnika, temperatura, bla 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 bla, jest tych punktów bardzo wiele. Ale dobra, nie owijam kotka w bawełnę. Zrobiłem sobie test, zrobiłem sobie próbę i ba, co się okazuje? W moim pojeździe od pewnego czasu pojawiło się zadymienie, dosyć duże, przy gwałtownym naciśnięciu, aż wstyd było po prostu, że ktoś za mną jedzie, dlatego że sadził naprawdę na czarno. No i zrobiłem sobie testy. I bach, co się okazało? Zawór EGR w stanie idealnym. A co tu jest dalsza część tego zaworu EGR? To jest chłodniczka spalin. To jest chłodniczka, którą byśmy nazwali, powiedzmy, bulbulator zwrotnikowy, choć nie jest to żaden bulbulator, ani żaden zwrotnik czy zwrotnikowy, ale różnie mechanicy między sobą nazywają to czasem jakimiś swoimi sloganami, ale jest to chłodniczka spalin. Ta chłodniczka spalin działa w obydwie strony. Jak mamy silnik zimny, to ona w zimie oczywiście pomaga dogrzać układ wodny, ze względu na to, że tu od tej strony trafiają nam, zaraz, tutaj od tej, nie, przepraszam. Od drugiej strony, tak? A, gdzie by to, kurde, nie było. Nieważne. W każdym razie trafiają nam spaliny. Już nie wiem, czy z jednej, czy z drugiej strony. Nie będę motał niepotrzebnie. I te spaliny przepływając powodują nagrzanie cieczy, która przepływa tutaj przez te dwa króćce. Ale silnik w momencie uzyskania temperatury pełnej, może nie silnik, tylko silnik po uzyskaniu pełnej temperatury korzysta z chłodniczki spalin. Dlaczego? Dlatego, że za gorące powietrze, które by płynęło do silnika przy otwartym obiegu zaworu EGR, powodowałoby zaburzenia całego cyklu pracy układu. Dlaczego? Dlatego, że wartości powietrza, ciśnień czy temperatury spalin by bardzo odbiegały, gdyby takiej chłodniczki nie było. Ta chłodniczka ma za zadanie to powietrze, które przepływa, te spaliny, które przepływają, musimy też mówić, że są powietrzem, bo to wiadomo, że to z powietrzem przepływa, które przepływają przez zawór EGR, z powrotem wracają do układu kolektora i są ponownie spalane. Ale jeżeli pojawi się sytuacja taka, gdy temperatura jest za wysoka w układzie powietrza, czyli spaliny są za wysoką temperaturę uzyskują, co widzi nasza sonda i nie tylko, to jednocześnie zmiana cyklu wysterowania zaworu jest tak, jak i również pracy klap wirowych. No i bach, teraz Wam naprostuję sytuację taką i tutaj Wam małe zdziwienie, więc jak macie możliwość, napijcie się łyka kawy. Kto wypił kawę? Ręka do góry. Dobra. Teraz Wam zdradzę całą sytuację. Trochę omówiłem temat jakiś taki bzdetno-banalny, który naprowadza po części tylko rzecz jaką, więc wiecie, że chłodniczka spalin na zimnym silniku pomaga ogrzać układ wodny, żeby szybciej nam leciało ciepło, a później ma te spaliny wychłodzić za pomocą cieczy, która jest w układzie. Ale właśnie, ba, co tutaj mamy? Coś ty, chłopie, położył na grzewnicy od samochodu. No ogłupiałeś, przecież to nie jest ten scenariusz. Ktoś mi pewnie podstawił scenariusz, nie? Nie, słuchajcie, nikt mi go nie podstawił. To jest rzecz, która powoduje w bardzo wielu pojazdach kopcenie najnormalniej w życiu układu diesla. Nie mówię, że akurat w każdym przypadku, ale ma bardzo duże znaczenie na to, co wylatuje z naszego układu. No i teraz dla tych, którzy poczekali do końca, choć to jeszcze nie jest koniec, zdradzę sytuację całą. Ta chłodniczka tym króćcem, tutaj trafia ciecz, czyli tutaj trafia ciecz gorąca z silnika. Tym króćcem, już pominę elementy, że jest tam chłodniczka oleju i tak dalej, ale tych elementów w tym momencie nie poruszamy. Trafia ciecz tutaj, natomiast przelatuje sobie, tu jest jej wylot. Ona trafia do nagrzewnicy, z nagrzewnicy wraca z powrotem do silnika.
I to jest układ, który jest układem, no nie zamkniętym, bo pracuje przez pompę wodną, przez cały układ głowicy. To, co jest chłodzone, wszystko cieczą, ale sytuacja się zmienia bardzo drastycznie, gdy taka chłodniczka, która jest naszą nagrzewnicą w pojeździe, która w lecie może stwarzać problemy i jest niewidoczna. Wierzcie mi, że jest niewidoczna i 99% mechaników zdaje sobie z tego sprawę, że nawet nie wpadnie na tak genialny pomysł, że nagrzewnica w pojeździe może być powodem kopcenia auta. A dlaczego? No i teraz sprostowanie. Jeżeli tu wylatuje ciecz, która chłodzi spaliny, powiedzmy jedziemy sobie delikatną jazdą, jest obieg wody pod warunkiem, że nasza chłodniczka, czyli nasza nagrzewnica tutaj jest sprawna, drożna. W momencie, gdy ona nie będzie drożna, najnormalniej w życiu ciecz stoi tutaj zablokowana, nie może przecisnąć się przez naszą nagrzewnicę. A jak to skutkuje? Skutkuje to tym, że mamy wyższą temperaturę spalin, przez co nasz zawór EGR nie ma otwarcia, tak jak w moim przypadku było tutaj około 40%, przy bardzo dużym błędzie pomiarowym rzędu kilkudziesięciu procent, bo do tylu dochodziło, ze względu na to, że cewka, która jest tutaj zamontowana na elektrozaworze, ona jest tylko elementem wykonawczym komputera, czyli komputer steruje cewką i nie wie, co się dzieje dalej. On wie tylko, że przy wyliczeniu takiego określonego prądu, czyli PWM-a wysterowania, on wie, że zawór powinien być otwarty tyle i tyle procent, ale on nie wie tak naprawdę, co się dzieje później, dlatego że jeżeli następuje zaburzenie całego cyklu i odbicie parametrów zakładanych względem rzeczywistych, to nasz komputer niekiedy nie jest w stanie wyliczyć prawidłowej dawki i wtedy tak, zawór EGR podczas jazdy ma otwarcie nie 40%, przykładowo, czepiamy się 40%, więc przyjmiemy, że jest to około, tylko on wysterowuje prawie całego EGR-a. Dlaczego? Dlatego, że on próbuje zbić temperaturę spalin, bo on nie wie, że chłodniczka jest zapchana, czy nagrzewnica zapchana, bo on widzi tylko elementy wykonawcze, które są. I w ten czas następuje nieprawidłowa praca klap wirowych, nieprawidłowe otwarcie zaworu EGR, a tylko dlatego, że komputer silnika próbuje przy delikatnej naszej jeździe zbić temperaturę spalin. Więc jeżeli on nie może tego zbić, jednocześnie ratując się, robi wszystko, co może, żeby ta temperatura na spalinach była niższa, jednocześnie otwiera powietrza, gdzie tylko może, robi obiegi takie, jakie tylko może, żeby temperatury nie uzyskiwać wysokiej, żeby nie uszkodzić naszej turbiny. A jak wiecie bardzo dobrze, że jest czujnik ciśnienia za turbiną, tak jak i jest czujnik temperatury powietrza zasysanego, ale nie mówimy o przepływomierzu, tylko powietrza, które jest już za turbiną. A turbina, jeżeli będzie miała wysoką temperaturę spalin, tak w cudzysłowie mówiąc oczywiście, to jednocześnie wiadomo, że ta temperatura będzie wyższa powietrza dolotowego, co będzie się przekładało na złe spaliny, bo po to jest interkuler w samochodzie, żeby chłodził powietrze zasysane. A jeżeli powietrze będzie gorące dostarczane, no to niestety, wierzcie mi, że jest zaburzony cały cykl i wszystkie parametry zakładane zupełnie odbiegają od parametrów aktualnych, które komputer odczytuje. I no właśnie tym testem, który wykonałem sobie podczas jazdy, uświadomiłem sobie, że coś jest nie tak, po czym zrobiłem sobie doktorat i tym z Wami się dzisiaj dzielę. Także pamiętajcie o pewnej kwestii, zwracajcie uwagę na takie rzeczy, bo ma to wielkie znaczenie, a jeszcze bardziej znaczenie ma wielkie na ratowanie portfela. Bo jak wiecie, gdybyśmy się czepili, panie, zawór EGR jest uszkodzony. Panie, no to trzeba go zaślepić. No to dobra, lecimy, ktoś kupuje zaślepkę, zaślepia EGR-a. I od razu mówię, słuchajcie, to jest głupota, błąd w stylu życia. Pierwsza sprawa, nie mówię o kwestii tutaj emisji spalin, nie mówię o normach, jakie powinny być zachowane, bo to odrębne przepisy regulują. Natomiast chodzi o kwestię taką, żeby EGR nie wprowadzał nam zamieszania, czyli zamieszania kiedy? Musimy sobie zdawać sprawę pewną, że komputer wysterowując EGR-a wie, że jednocześnie jest zmiana wartości powietrza
w kolektorze ssącym, bo musi być ze względu na uchylenie tego egiera. Natomiast w momencie, gdy przysłowiowo, przepraszam za ruch kamery, ktoś wstawi sobie zaślepkę, bo bardzo często, gęsto jest tak, że ludzie sobie po prostu zaślepkę wstawiają. Wstawia sobie zaślepkę po to, żeby spaliny się nie wydostawały do silnika. No i jest to błąd w sztuce. Jedna sprawa. Temperatura spalin jest inna. Kolejna rzecz jest jaka. Bardzo często, gęsto dostaję komentarze od Was, choćbym nie chciał Was naciągać na czas, kurka, filmu, ale dostaję od Was komentarze. Zawór EGR zaślepiony, a mimo to jest problem. No i będzie, chłopie, problem. No jak ma nie być problem, jeżeli zawór EGR nie został wyprogramowany z EQ naszego, czyli z komputera pojazdu, tylko został zaślepiony. Więc jeżeli został zaślepiony, nie wiem, do czego to porównać w każdym bądź razie, ale żebyście mogli zrozumieć, parametry cyklu pracy powietrza, masy zasysanej już jednocześnie się zmieniają. No i niestety potem jest efekt taki, że samochód zaczyna albo kopcić, albo szarpać, albo wtryski zaczynają klekotać, dlatego że wiecie bardzo dobrze już, może z niektórych filmów, może jeszcze nie wiecie, to sobie może gdzieś tam doglądniecie czy doczytacie, że pierwszym elementem układu pracy silnika jest przepływomierz powietrza, który jest bardzo ważną rzeczą. Przepływomierz powietrza i jego masa powietrza, którą wylicza sobie łącznie z temperaturą i przelicza, co tam się dalej powinno dziać, jakie powinny być dawki. Oczywiście wiadomo, że to wszystkie zarządza mapa, ale wyliczenia niestety muszą być. A w momencie, gdy tego EGR-a zaślepimy, no to niestety wszystko poszło w łeb. Dlatego po raz kolejny powtarzam, nie zaślepiajcie EGR-a, tylko dopracujcie sobie układ, wyczyśćcie go, a przekonacie się, że Wasz pojazd nie będzie śmierdziuchem typowym po zapaleniu. Oczywiście na ciepłym silniku, bo na zimnym silniku to jak to każdy diesel, musi być gdzieś tam coś czuć, dopóki się nie nagrzeje, choć nie w każdym, ale nie będzie typowym śmierdziuchem, a po zaślepieniu tego EGR-a, no niestety Wasze wartości powietrza odpływają i Wasz śmierdziuch będzie coraz większym śmierdziuchem i wcale to nie jest prawdą, że po zaślepieniu EGR-a samochód staje się inny. Oczywiście staje się inny, dostaje kopa, ma inne dawki, ale na krótką metę. Także jeżeli filmik się komuś przydał, liczę na łapeczkę w górę. I bardzo bym prosił w komentarzach, jeżeli macie możliwość, potwierdźcie, faktycznie, chłopie, miałeś rację, albo gadasz głupoty. Będą mile widziane takie komentarze i krytyki. Przyjmuję wszystko na klatę i dzielę się z Wami każdym tematem, jakim staram się pomóc Wam ratować Wasze tyłki. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Korzystajcie póki lato. I takie problemy, pamiętajcie, nie zawsze mogą być i muszą w zimie, jak wiemy, że chłodniczka nasza nie działa, bo nie leci ciepło, ale w lecie, jak z niej nie korzystamy, samochód z niej korzysta. Także już wiecie i pozwoli Wam to uniknąć kosztów i czego? No właśnie, tego. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!